Znaleziska z czasów wojny w lesie. Dzień po dniu na terenie powiatu tarnogórskiego odkryto dwa niewybuchy. Pociski artyleryjskie zabezpieczyli saperze. Policja apeluje, żeby zgłaszać odnalezienie niebezpiecznych przedmiotów i ich nie dotykać. Jak pokazują statystyki, ziemia kryje jeszcze sporo takich niespodzianek. Łukasz Kądziołka. Na niewybuchy można się natknąć w lesie przypadkiem, ale można też w taki sposób. Fajny sygnał, równy. Właśnie za pomocą wykrywacza metali detektorysta odnalazł obiekt, który okazał się pociskiem artyleryjskim. Było to w niedzielę w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach. Już następnego dnia policja musiała zabezpieczyć podobne znalezisko w tym lesie, w okolicy Ptakowic. Przechodzień natknął się na przedmiot, podobny przedmiot do tego z niedzieli, który przypominał pocisk. Na miejsce oczywiście skierowani zostali policjanci, a także strażacy, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a po raz kolejny policyjny pirotechnik potwierdził, że w tym przypadku jest to również pocisk artyleryjski z czasów wojennych. Ten pocisk również zabrali saperzy. Nierzadko policjanci otrzymują zgłoszenia od poszukiwaczy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenia konserwatora zabytków i właścicieli gruntów. Śląska grupa detektorystów spotyka się niemal co tydzień i przeczesuje głównie tereny leśne. Dzięki nim niewybuchy są od razu odpowiednio zabezpieczone. Używamy wykrywaczy metali ręcznych, tak? I teraz w zależności od tego, jak duży jest obiekt w ziemi, jesteśmy w stanie wywnioskować to po dźwięku, który jest wydawany przez wykrywacz. Jeżeli widzimy, że jest to duży dźwięk, słyszymy, że jest to duży dźwięk, no to jesteśmy wyczuleni i nauczeni, że kopiemy z boku, musimy obkopać obiekt, no bo nie daj Boże uderzymy łopatą bezpośrednio w granat, no i może być po nas. Jedno z ostatnich znalezisk grupy to radziecka głowica z wyrzutni Katiusza. Tym razem jest Krzysiu winowajcą. Niewybuch miał mniej więcej 40 cm długości i ważył około 90 kg, a sama waga materiału wybuchowego to około 30 kg. W ubiegłym roku było blisko 350 zgłoszeń dotyczących znalezisk. Potwierdziliśmy, czyli to, że faktycznie są to materiały niebezpieczne, 180 takich przypadków. W 80% z tej liczby były to znaleziska pochodzące przede wszystkim wojskowe, materiały wybuchowe, pociski, uzbrojenie. Policja przypomina, że trzeba uważać z takimi obiektami. Stąd też apelujemy do wszystkich, którzy natrafią na tego typu znalezisko, przede wszystkim o rozsądek, aby tego przedmiotu nie dotykać, nie przemieszczać. Prawie stuletnie obiekty można znaleźć najczęściej w miejscach, gdzie mogły znajdować się magazyny broni lub w czasie wojny dochodziło do mniejszych starć pomiędzy wojskami, ponieważ większe ominęły nasz region.